Po raz trzeci wodniacy z całego kraju wzięli ster na Bydgoszcz i przypłynęli do naszego miasta, aby wziąć udział w kolejnej edycji Bydgoskiego Festiwalu Wodnego. Imprezę otworzył finał konkursu Magiczna Bydgoszcz. Jego laureaci z rąk prezydenta Konstantego Dąbrowicza odebrali nagrody, a zwycięskie prace fotograficzne zaprezentowano podczas plenerowej wystawy na Wyspie Muńskiej. W tym samym miejscu najsłynniejsza polska żeglarka, która w ciągu 2,5 roku samotnie opłynęła kulę ziemską, otworzyła wystawę sprzętu wodnego. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj być w Bydgoszczy. Jest piękna pogoda, jestem pięknie przywitana. Bardzo pozdrawiam wszystkich bydgoszczan. Następnie Natasza Caban w kawiarni artystycznej Węgliszek spotkała się z mieszkańcami, którym opowiedziała o swoich ulubionych miejscach na ziemi i trudach samotnej wyprawy. Jak na imprezę wodniacką przystało, podczas steru na Bydgoszcz nie mogło zabraknąć wyścigów na ekologicznych tratwach. Mieszkańcy i goście mogli w plenerze wysłuchać legend bydgoskich, a z myślą o najmłodszych przygotowano spektakl Zaczarowana Altana na kanwie bydgoskiego komiksu pod tym samym tytułem. Wszystkiemu towarzyszyła muzyka i to nie tylko szantowa. Zagrały m.in. zespoły Butelki Zwrotne i Roan. I'm